Dzień dobry, witam Was serdecznie. Tu macham, że jestem. Z tej strony Paulina. Chciałam pokazać Wam dzisiaj moje wielkanocne projekty, mini projekty, mini karteczki, nieduże. Jest ich też kilka, nie tak bardzo dużo. Na Wielkanoc. Tak wzdycham, no bo może nie miałam jakoś bardzo takiego nastroju do robienia kartek. No też czas jest taki. Może z jakimiś niepokojami, ale właśnie może tym bardziej te kartki potrzebowałam zrobić. I już nie gadam, tylko prezentuję. Pierwsza karteczka to jest kartka. Ona jest chyba największa, ponieważ ma wymiar 15 wysokości i 11,5 szerokości. Na brązowym tle i też baza jest z papierów, nie wiem, z jakichś bloczków, nie wiem, z Tediego czy z jakiegoś sklepu, które miałam w zapasach. Wszystkie materiały są z moich zapasów, niczego nowego nie kupowałam. Oczywiście nawet mi jeszcze zostały. No ale dobrze, co mamy na karteczce? Na karteczce mamy zajączka z gotowych elementów, z któregoś ze sklepów, chyba z Epco. Mamy serwetkę taką szarą, wyciętą wykrojnikiem. Mamy również napis Wesołego Alleluja. Napis jest z brązowego papieru i on jest troszkę potraktowany woskiem, właściwie taką pastą woskową, która niestety mi wyschła i z tego nie jestem zadowolona. Także tak jest, nie wiem, czy taką pastę można jakoś ożywić. Widzicie, że ona się nawet skurczyła. Nie wiem, czy to mogę wody dodać? Chyba nie, no jak jest woskowa. No więc tak ledwo coś tu wycisnęłam jeszcze z tego preparatu. Mamy enamel dot zielone i gdzieniegdzie jeszcze z glossy takie malutkie kropeczki. A i tu jeszcze elementy z serwetki. W ogóle i jeszcze mamy środek, to są papiery z Biedronki, takie motywy ludowe, miejsce na życzenia i tył. Prosta kartka. W ogóle słuchajcie, ja nie robię pierwszy raz kartek, ale po prostu powyginał mi się od kleju, bo zużywam również moje zapasy klejowe i mam ich w buteleczkach, które nie są tak precyzyjne jak Magik. Za dużo tego kleju było, no ale słuchajcie, staram się tym nie przejmować. I jeszcze brzegi też są tym woskiem, takim złotawym. Troszkę je pociągnęłam, brzegi. Jest jedna karteczka. Druga karteczka, ona jest tak, ciut jest węższa. Może będzie miała tu 14, a tu 11 albo 10,5, żółciutka, mamy kurczaczka, tu kwiatuszki, gotowe elementy, napis Wesołego Alleluja z wykrojnika i on jest pociągnięty, nie pociągnięty, tylko embosowałam takim pudrem Pearl, Arctic Pearl, taki jest biały i połyskliwy, opalizujący. Co tu mamy jeszcze? Wycinek, taką serwetkę z wykrojnika, w bazie jajeczka z tekturki, kokardkę i półperełki takie srebrno-zielone. I środek okleiłam, miejsce na życzenia, tutaj na długopis będzie widać. I tył też ze skrapków. Zużywam jak najwięcej moich materiałów. Następna kartka jest w kwadracie. Ona będzie miała 13×13. Z tego co pamiętam, ojej, nie z tej strony, brawo. Tak, 13×13, baza chyba z Actiona. Żółty w krateczkę spód. Znowu baza, taki różowy kwadrat, troszkę przekręcony. Tutaj mamy pastą strukturalną, no, zrobiony wzór przez maskę i on jest, posypałam go brokatami różowo, no taki fioletoróż, zielony i chyba... fioletowy, różowy, zielony, no nie wiem, żółty, coś takiego. Mamy jeszcze, też mamy kokardeczkę na tym jajeczku, który zwisa z kurczaczek, trzyma w dzióbku i staropianowe jajeczka, no i z masy tej lekkiej listki kwiatuszki, no i trochę tych to jest taki kawałek worka jutowego miałam i trochę sizalu. I tak się kartka prezentuje. Prosta, miejsce na życzenia i tył taki. Ok.
To mamy tą karteczkę. I mamy jeszcze takiego maluszka. Czy on ma 10? Czy on ma 10 centymetrów? Tak, ma 10 na 10. 10 na 10,5. Otwiera się. On się tak otwiera, ta karteczka. Tył wygląda w ten sposób. Tu jest koronką, dziurkaczem brzegowym w kształcie koronki wykończony. Napis smacznego jajka. Jajko, tekturka jest pociągnięte. Jest wyembosowane, nie pociągnięte niczym, tylko jest wyembosowane też tym samym pudrem do embossingu, którym napis taki perłowy. Mamy kurki z ITD Collection, taki bloczek właśnie z elementami świątecznymi, już miałam wycięty. I kawałek takiej serwetki plastikowej, złotej, takiej podkładki, no coś takiego. I tasiemka bawełniana. Taka też niebieskawa, żeby trochę rozjaśnić tą kartkę. No i tutaj mamy troszkę pudru, pudru, brokatu. Ponieważ klej mi się na gorąco trochę wyszedł i chciałam go zamaskować, no to ukryło. Znaczy co? No, nie ukryłam, tylko wydobyłam ta karteczka. I takie dwie karteczki, które zobaczycie albo widzieliście w filmiku na karteczkę, którą zrobię z Wami, a właściwie nie, to nie pokażę tej ostatniej. Tą, którą zrobię, to Wami nie pokażę, bo ona mi tu jeszcze wysycha, ale pokażę mniej więcej taką, która była no, pewnym takim prototypem tej kartki. Też mała, 10 chyba i pół, 11 na 10,5, coś takiego. Troszkę jest tutaj bardziej warstwowa, też się pofalowała, ja nie wiem, po prostu kleje mam. Nie podoba. Magik mi się najbardziej podoba, tylko nie podoba mi się opakowanie. No ale dobra. Elementy gotowe, wycięte, wykorzystywane. Napis smacznego jajka, który się błyszczy, bo jest glossy akcent pociągnięty. Kropeczki z glossy akcent gdzieniegdzie. I koroneczki tutaj. Naprawdę bardzo prosta kartka. Środek. O, zdobiony, lewa strona, też z kawałkami papierów, miejsce na życzenia i tył prosty. Także to są karteczki, które w tym roku zrobiłam. Dajcie znać, no, nie wiem, jak Wam się podobają, mam nadzieję, że się podobają. No ta jest najbardziej taka na bogato, inne są bardzo proste, ale to zależy, co kto lubi i na co kto ma ochotę, żeby zrobić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dzięki, że mnie słuchaliście, oglądaliście moje wielkanocne projekty. Pozdrawiam Was naprawdę gorąco. Pa, pa!